Hejka kochani, witam was serdecznie w dzisiejszym vlogu. Ja teraz się zbieram do wyjścia, bo jadę z dziewczynami na koncert Dawida Podsiadło. Jest w ogóle mega spontaniczna akcja, bo moja przyjaciółka Lena ma dzisiaj urodziny i razem z Julą, drugą przyjaciółką, chociaż myślę, że dziewczynę może jakoś tam kojarzycie ze stories i tak dalej, wpadłyśmy na pomysł, żeby kupić Lenie bilet jako część prezentu urodzinowego właśnie na ten koncert, na który jedziemy. Lena nic kompletnie o tym nie wie, jeszcze specjalnie wcześniej w ogóle wraca ze swojej jakby takiej imprezy urodzinowej, którą na razie robiła dla rodziny, bo na jej urodziny dopiero będziemy iść w przyszły weekend, ale to tam nieważne. W każdym razie jakby specjalnie wcześniej wraca, powiedziałyśmy, że jest mega ważna sprawa i w ogóle nie wiadomo, czy się już nie domyśla, no ale jest taki plan, żeby założyć jej w ogóle w tramwaju opaskę na oczy, albo jakoś jej zasłonić, słuchawki, żeby nie słyszała nas w przystanku, jak będziemy jechać i się nie domyśliła. No i ściągniemy to wszystko, jak już będziemy na miejscu przed stadionem. Nie wiem, jak to wyjdzie, mam nadzieję, że w ogóle ona będzie zadowolona, ale z samego koncertu się strasznie cieszę, bo oprócz Dawida będzie jeszcze Sanah, Tako, Vito Bambino, Ralph Kamiński i po prostu ja się nie mogę doczekać. Ogólnie widziałam przed chwilą artykuł, że ma być 45 000 osób i już wszystkie bilety, tam było napisane, że wszystkie bilety są wyprzedane i było ich 45 000, a jak my kupowałyśmy w ogóle, to wszystko wyszło dzisiaj, dosłownie kilka godzin temu, jeszcze były bilety dostępne, jakieś ostatnie, więc nie wiem, czy dołożyli, czy co, ale 45 000 osób. To jest mega, mega dużo. My tak gadałyśmy sobie, myślałyśmy, ile w ogóle ta kolejka będzie miała w takim, wiecie, kulminacyjnym punkcie długości. Nie mam pojęcia, ale ogólnie na koncert nie można wnosić, wiecie, sprzętów nagrywających wideo i dźwięk profesjonalnych, więc jakby mam wrażenie, że ta moja kamera też, z tego co tam wyczytałam, się właśnie wlicza razem z mikrofonem jako już jakiś profesjonalny sprzęt. Nie jest to taka, wiecie, wielka telewizyjna czy coś, ale i tak nie mogę, więc postaram się ponagrywać telefonem. Mam nadzieję, że jakoś to tam będzie wyglądać, bo wiadomo, że dźwięk nie będzie tak dobry. Na przykład jak ja coś będę mówić, no bo nie będzie mikrofonu. Ale w skrócie, dobra. Nieważne, wszystko będzie super, potem wam więcej poopowiadam. Mam teraz już zdarte gardło, bo przez cały tydzień po prostu codziennie wracałam do domu z tak zdartym gardłem. Nie wiem, jak to się działo, ale nie tylko ja tak mam, dziewczyny też tak mają. Nie wiem, o co chodzi. Jezu, teraz to dopiero był jakiś dziwny odgłos, za mnie wyszedł, jakieś złamanie głosu. Ale no myślę, że po tym koncercie może być z tym głosem jeszcze ciekawiej. Chociaż może nie. Tydzień temu byłam na koncercie Quebo i w sumie na kolejny dzień już jakoś tam żyłam. Więc co, dobra, ja na razie kończę, bo już muszę dosłownie wybiegać z domu. No i odezwę się do was, nie wiem, albo w tramwaju, albo już na koncercie. Nie mam pojęcia. Jesteśmy teraz w tramwaju, Lena ma słuchawki w uszach i tak czapkę na oczach, żeby nic nie widziała. Ma zamknięte oczy i muzykę na fulla, więc na razie nie wie, co się dzieje. Dobra, ogólnie to puściłam Lenie w tramwaju na słuchawkach na maksa muzykę, dam jej taką małą podpowiedź, bo jej raz puściłam, właśnie podsiadło. No ale tak to wiecie, nie chciałam też za dużo jej podpowiadać. Ma tak czapkę na oczach, że nic nie widzi. Ogólnie nie słyszy, nie wie, co się dzieje. Teraz czekamy na Julę. Nie chcę wam teraz mówić tutaj nic, żeby ona świetnie tego nie słyszała, ale ogólnie nie kontaktuję, bo ma tak głośną muzykę, dam jej na fulla. I ogólnie nie wie dosłownie nic, perfekcyjnie się udało. Dobra, dalej stoimy tu, gdzie stałyśmy, z pięknymi widokami, ale tylko tutaj jest cień i czekamy na Julę. Lena z Święcia, chodź tu, Lena z Święcia przekonana, że to jest hajlik, bo jak się na chwilę muzykę stopowała, to słyszałam, że są wokół ludzie, no a właśnie dzisiaj widać, że to hajlik, no ale jest w błędzie, jeszcze o tym nie wie i... Boże, ten to i to i z tyłu. No cóż, jedyne miejsce, w którym tak się teraz możemy na luzie stać, ale myślę, że wyszło idealnie. Mam nadzieję, że mnie w ogóle jakoś dobrze widać, bo noga tutaj... Nie, ona idzie, czekajcie. Puściłam mi właśnie nutę Malika, żeby ją jeszcze bardziej sprankować. Mówi mi ciągle, że wiem, że to hajlik, już się domyśliłam, ale... Mam nadzieję, że mnie nie słyszę. Nie no, ale chyba nie ma nawet takich szans. To jest jedna wielka niepewna, bo po pierwsze, no nie wiem teraz, co się dzieje od pół godziny chyba. Ja ją tutaj jeszcze podpuszczam, ona myśli, że już zgadła, ale wcale nie zgadła, więc no powiem tak, jest ciekawie, ale jak na razie jest git. Lena? Lena, Lena. Już możesz sobie zdjąć czapkę, otworzyć oczy. Lena, 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 proszę, 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 tutaj. Bardzo się cieszę. Tak, już tutaj Lenka wie, co się stało. Jak tak potem podeszłam do Julii i patrzyłam się z boku, to jak my wyglądałyśmy, jak tak Lena stała z tą czapką, wyglądało bardzo ciekawie. A teraz lecimy do bramek. Jak my czekałyśmy na Julę, to obok nas chyba przeszło, nie wiem, z 3000 osób. A ty tak stałaś. Ale teraz już idziemy kasować sobie, wszystko ogarniać i lecimy. Kochani, mamy już kolejny dzień. Ja wczoraj do domu wróciłam po pierwszej. Ten aparat się obraca. Byłam strasznie padnięta, dlatego teraz do Was wracam i muszę Wam powiedzieć, że to było cudowne przeżycie. Ogólnie drugi weekend pod rząd byłam na koncercie, bo w poprzednią sobotę byłam na Quebo, no a teraz właśnie na tym, o którym Wam wcześniej wspominałam. No i powiem Wam, że przez calusieńki koncert atmosfera była po prostu super. Ogólnie cała taka oprawa, różne efekty specjalne były po prostu wow, wszystko było super zorganizowane. Z tego, co właśnie tam Dawid powiedział, 50 000 osób było ostatecznie. Ja mam filmiki, na których widać jakby ile tam było osób. Ale szczerze mówiąc, tak patrząc, nie powiedziałabym, że tam jest aż 50 000 widzów na, wiecie, na stadionie. W każdym razie było super, Dawid ma taki talent. Na żywo dosłownie te piosenki brzmiały jeszcze lepiej niż... wiecie, na Spotify'u, ale najlepsze jest to, że jakby na samym końcu teoretycznie już się pożegnał, powiedział dziękuję Gdańsk, mua, papa i w ogóle, a ja miałam takie mało miasteczkowy, proszę bardzo, proszę tutaj mało miasteczkowy, ja z chęcią bym sobie zaśpiewała i coś mi nie grało, ja tak mówię dziewczyną, Jezu mój głos, ja tak mówię dziewczyną, nie słuchajcie, Quebo też tak zrobił i potem wrócił, on też wróci i w ogóle ludzie zaczęli wychodzić z płyty, zaczęli, w sumie z trybun też już powoli tam się zaczęli zbierać, z płyty serio wyszło już trochę osób i nagle znowu się zapaliło światło. Ja od połowy koncertu tak sobie myślałam, ciekawe kto jeszcze będzie, bo ogólnie jest coś takiego, że jest taka lista, jeśli chodzi o trasę koncertową różnych gości, no i ja myślę, że będą wszyscy, w ogóle to byłoby w sumie dziwne, jak tak teraz na to patrzę, było mega dużo różnych osób, no ale tam jest Daria Zawiałow, Sanah, Ralph Kamiński, Vito Bambino, Krzysztof Zalewski, ogólnie mega dużo artystów. W Gdańsku na początku właśnie była Sanah i ja potem tak sobie myślę, marzę o tym, żeby słuchać po prostu w piątki leży w wannie i od kiedy wiedziałam, że idę na ten koncert, chciałam tego po prostu doświadczyć. No i jak się zapaliły te światła właśnie po tym, jak on już się pożegnał, to na scenie grał z kimś właśnie Dawid w ping-ponga. I ja po prostu od razu poczułam, jakby byłam na tyle daleko i jeszcze telebimy jakby nie pokazały tego, że nie widziałam totalnie, wiecie, twarzy ani zła, bo byłyśmy na trybunach. No a nie, wiecie, na płycie przy scenie. I ja po prostu poczułam, że to jest tako. I jak ja zaczęłam krzyczeć z Julą, to po prostu po jakimś momencie, jak już potem wszyscy ogarnęli, że to on i leciało w ogóle tamago, że czego się nie spodziewałam, to jak śpiewałam, to moje gardło przestało w ogóle wydawać z siebie odgłosy, jakby tak się zdarło, że odmówiło posłuszeństwa i Jogi chce wyjść z pokoju. I zaśpiewałam tak jak chciałam, to w piątki jeszcze w wannie. Naprawdę tak na to liczyłam, to był taki vibe. Nawet gdyby nie było tego, tak byłabym mega zadowolona, ale tak liczyłam i nawet z Julą sobie mówiłam, tak sobie żartowałyśmy, dobra, ja widzę, jak on na tym backstage'u siedzi, o dobra, teraz wstał, po prostu się chłopak stresuje, wiesz, tutaj dużo osób, zaraz do nas wyjdzie i w ogóle. I tak wiecie, żeby po prostu przyciągnąć myślami i ja naprawdę sobie wyobrażałam, jak on na tym backstage'u siedzi. I w ogóle najlepsze jest to, że jakby ja dosłownie tak sobie wyobrażałam jego osobę, tam wiecie, z tyłu i w takich samych kolorach, jakby on potem wyszedł w ogóle na scenę, więc jakby jakieś przewidywanie przyszłości. A i powiem Wam jeszcze, że jeśli chodzi o samo to, jak wyszła nam organizacja niespodzianki, to po prostu było idealnie. Lena nic nie ogarniała. W ogóle był taki problem, że nie zabrałyśmy żadnej takiej opaski na oczy dla niej ani nic. Więc ja jej założyłam moją czapkę, już Wam pokazywałam. Nie wiem, na ile te filmiki nagrywane telefonem będą się nadawać do wstawienia, jeśli chodzi o dźwięk i o wszystko, bo tam też wiało. Ciągle w tle niestety za nami był Toj, pewnie tam go będzie widać sporo. No fajnie, lepiej, że myślałam, że to był właśnie Hajlik, niż jakby już tak mówiła, no to koncert, Podsiadło, ja wiem, bo wtedy ciężej byłoby z tego jakoś tak, wiecie, wybrnąć. No ale wyszło perfekcyjnie. Myślę, że możemy teraz się rozmawiać po prostu wzorowymi przyjaciółkami, jeśli chodzi o organizację takich niespodzianek na urodziny, bo wyszło super. Teraz jak słyszę te piosenki, bo się akurat malowałam, sobie puściłam polubione i jak leciały, to po prostu miałam takie flashbacki, to było mega fajne doświadczenie. doświadczenie. Możecie dawać w komentarzach, czy lubicie koncerty, na jakich byliście, albo jakie macie w planach, bo jak dla mnie to jest serio mega. Bo na przykład ten koncert był totalnie inny niż Quebo, totalnie inny, jakby dwa w ogóle różne wydarzenia, inny vibe, inna atmosfera, inna organizacja, w ogóle też inne miejsce, ale obydwa były po prostu wspaniałe. Tak więc kochani, bardzo Wam dziękuję za oglądanie, zostawiajcie łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie, jeśli tego nie robicie, no i zapraszam Was na mojego Instagrama cookiemint.pl, ponieważ tam na serii Was na bieżąco informuję o tym, kiedy stawiam filmik, ogólnie jestem tam też aktywna tak na co dzień, tu pokazuję swoje życie, no a wiem, że nie wszyscy mnie tam obserwują, tak więc Was zapraszam, no i jeszcze TikTok cooking.pl, tam lecę po milion, nie mogę się tego doczekać, no i co kochani, do zobaczenia na TikToku, Instagramie i w kolejnych filmikach, pa pa!